Greyzone Warfare, czyli no moim zdaniem najbardziej overhyped gra, jaka wyszła ostatnimi czasy. W sensie, gra nie jest może jakaś giga tragiczna. Znaczy nie wiem też, bo nie grałem jakaś giga dużo. Ale na pewno nie jest tak dobra, jak ją wszyscy hypowali. Ja gram oczywiście na Dream Personal, kupiłem sobie Ultimate'a za stówkę miesięcznie. Bo no, na moim kompie nie da rady, niestety giga się dusi ta gierka. Tutaj mam, no, z tego co widzę, 160, 170, spadki do 140 fpsów. Ustawienia jakie tutaj mam, to są ustawienia medium, balanced DLSS, frame generation oczywiście i Nvidia Reflex Low Latency. Jakie ja tu kompa dostałem? RTX-a 4080. Tutaj dostałem. No i co? Zobaczymy, o co tu chodzi. Weźmiemy sobie pierwsze questy. Akceptujemy sobie pyk. Pierwsze kościki. O, co tu mam? Aha, trackery. Dobra, jeżeli chodzi o input laga, to póki co nie czuję jakiegoś giga dużego. Zobaczymy, jak będzie przy strzelaniu i później ewentualnie przy PvP. Póki co wygląda, jakby było ok. Ale tak jak mówię, to zobaczymy potem. No i co? Mamy pierwsze questy. W ogóle dało mi jakiś giga pusty serwer. Nikogo tu nie ma. Nikogo nie ma na tym serwerze. Ale dobra. Dzięki temu przynajmniej mam helikopterki wolne i będę mógł sobie na spokojnie porobić questy, bo no ja tutaj ludzi nie będę potrzebował tak naprawdę. Zobaczymy też, jak FPS-y będą wyglądać już na mapie, bo z tego co patrzyłem, to na mapie te FPS-y zawsze gorzej wyglądały. Leci mój helikopterek. No, dawaj. Lecimy. Ciekawe, jak będzie podczas lotu. Zobaczymy, podczas lotu. To spadki do 115, 120, ale jest ok. O, poniżej stówki nawet spadło. Dobra, zobaczymy, jak będzie już, jak wylądujemy. Dobra, wylądowałem. FPS-y. No, nawet skaczą powyżej 200. 190, jest ok. Jest ok. Działa dobrze na tym Deep Personal. Dobra, zobaczmy, o co chodzi w questach. 140, 161. 140. Tutaj 161 będzie tutaj. Aha, w tym kwadraciku tutaj gdzieś. Dobra, to chyba jest najbliższy quest, jaki mamy. Więc polecimy sobie, zobaczymy. I tylko zobaczysz, co tam mam zrobić. Medical supplies. Town Water Tower. Dobra. Dobra, mam już tu pierwszą bitkę z butami. Ale coś ich kurde nie widzę. Tam coś do mnie wali. Jezu, te boty to tak się poruszają czasami. Przez giga ciężko je wyczaić. Ale chyba jeszcze jakiś tu powinien być. Nie widzę na razie. Aha, jeszcze kawałek muszę iść. Tych botów chyba nie opłaca się lutować. Wydaje mi się, że one chyba nic nie mają oprócz ewentualnego jakiegoś ammo. A zerknę sobie, bo ja nie wiem, czy one przypadkiem kluczy nie mogą mieć jakieś. Gaza, tego nie mam. Czy opłaca się broń brać z nich? Nie mam. O, jest kluczyk. Doctor Office Key. Dobra, zabiłem dwa boty i dropnąłem już kluczyk, także chyba całkiem spoko. Dobra, idę tego kościka zrobić. Dobra, i to jest ten Water Tower prawdopodobnie. Zobaczę, czy tutaj coś będzie ciekawego, bo tu chyba dalej nie ma zbyt dużo rzeczy do lutowania, mimo to, że
gra już wyszła jakiś czas temu. Oni chyba bardziej się skupiają póki co na optymalizacji niż na dodawaniu kontentu. I na razie nie ma tu za wiele do lutowania. Dobra, ja bym musiał sobie ammo doładować. Ammo dalej się szybciutko doładowuje. Czyli w tej kwestii nic się nie zmieniło. Ja tutaj mam tego questa. Water Tower to jest tu. I coś tu muszę znaleźć. Water Tower, discovered, okej. Oho. Jakiś bot tam był. Wyczaili mnie? Nie. Oj. No, no. A on tu jest. Nie wiem czemu, ale ja przez ten celownik czasami kurde niewiele widzę. Jakiś... Do niczego ten celownik. Dobra, wchodzimy tutaj. I co ja tu muszę znaleźć? Jakieś dokumenty? Coś? Nic nie ma. Tu nie wejdę, bo to jest zamknięte. A tutaj? Tu wejdę. Tu jest belcik. To mi się raczej nie przyda. Ja nie wiem, czy cokolwiek opłaca się tu w ogóle zbierać. Na sel ewentualnie? Zresztą chyba... Głównie się z questów zarabia. Dobra, mam. Medical Supple. Tu jeszcze jest? Chyba nie. Jak tam ammo? O, tu mam 0. Wydoładujemy. Ło. Ale mnie kurde zaskoczył chłop. Ram blida. Bandażek. Szybkości. Nie wiem, czy on tu był cały czas, czy się zrespił. Go wcześniej tak jakby nie widziałem. Dobra, zobaczmy sobie, czy te boty mają klucze jakieś. Nie i nie. Nie ma też klucza. O, tu mamy kluczyk, ale to jest chyba ten co? Ten sam, nie? Ta. Dwa takie same chyba mi się nie przydadzą za bardzo. No ale niech będzie. Dobra, czyli tak, mamy jednego questa. Warhouse, tam Lumberyard. I tu są trzy miejscówki do ogarnięcia. 140... O, 141, 161. 141... 161, gdzieś tutaj. Tylko jeszcze zobaczę, gdzie to jest dokładnie. Tam Lumberyard. Okej. To idziemy, zrobimy jeszcze tego questa. Już tu jestem, żeby tak nie latać co chwilę tam i z powrotem. A jestem ciekawy, jakby ta gra działała bez frame gena. Dam off. No, całe 60 FPS-ów. Ta karta przecież nie jest jakaś tragiczna. Oj.
Walą do mnie chłopy. Dobra, śpi. Śpi kolejny. Padł? Padł, dobra. Co tu mamy ciekawego? Nic nie mamy ciekawego. Jakiś nektar. Czapeczka. Picie. Backpack. Dobra, ale tu nic nie mam. Chodzimy dalej. Tam się nie dostanę. Padł. Nie mamy ciekawego. Zobaczyć, czy nikt się kurde gdzieś nie czai. Jakiś bot. Nie ma nic. Dobra, pytanie, gdzie ja mam zmarkować? W sensie, gdzie jest ten quest? Na górze może? Nie, na górze nie ma. O nie. Chyba więcej botów nie będzie. Coś na tym lumberyardzie muszę zmarkować. Tylko jeszcze nie wiem co. W questie będzie napisane czy nie? In a shed at the town lumberyard. In a shed? Dobra, poszukam tego. Dobra, znalazłem to. To jest obok tutaj wejścia. Taka budka malutka. Jedno mamy gotowe. Jeszcze Town Warehouse. 140-163. 140 gdzieś tutaj. W jakimś warehouse. Idziemy ze skrótami. No ale są giga spadki bez tego frame generation. A jak dam na auto frame generation, to co się stanie? Damy shadow quality, zmniejszymy. Damy auto. Zobaczymy. Co tu jest? Baton. Szkoda, że tu kurde nie ma rzeczy do lutowania. Mega fajnie by było, no. Trochę więcej by było do roboty, nie? Bo aktualnie tu biegamy sobie za kościkami i tyle. Jakby była jakaś ekonomia, jakieś lutowanie i tak dalej, no to wiadomo. Dałoby się tak w Darkowie, nie? Żeby zbierać sobie hajsik. I tak dalej. Oj. Dobra, idziemy do tego warehouse'u. Oj. Nie. Fuck. Okej. Czyli tak to jest, jak się nie przeładowuje. Albo nie sprawdza się, ile jest. Ammo w magu. Ty, ja tego... Czekaj. Ja nie zrobiłem tego questa? Nie, bo ja muszę to wziąć. Ja pierdziele. Dobra, to ja sobie polecę szybko to zrobić. Tylko czekajcie, tutaj bym musiał... celownik założyć do tego.
Gdzie jest celowniczek jakiś? Trzeba chyba kupić ziomeczka, co? Tu są celowniczki. I teraz tak. Pyk. Jak się zakłada ten celownik teraz? To jest bardzo dobre pytanie, bo tego nie mogę, nie? Nie. Coś muszę ściągnąć. To? Nie, to na pewno nie. To? Nie. To nie. To. Dobra, działa. Git. Mamy to. 5,56. Ammo sobie weźmiemy troszkę. Medy mam. Surwa nie mam. Trzy magazynki. Tu jeszcze potrzebuję? Chyba nie. Belcik. Belcik, belcik. Jakąś wodę, jakieś jedzonko. Tabletek nie mam też. I tego też nie mam. Dobra, jestem ubrany, lecę tam z powrotem. I sobie zrobimy jeszcze kościka na szybkości. Dobra, idziemy jeszcze raz na Water Tower. Jak zrobię tego questa, to od razu wrócę, bo i tak nie wziąłem tego dziadostwa do markowania. Zapomniałem o tym. Także zrobię tylko tego questa, wrócę, oddam go. I później się zrobi te dwa kolejne. Ty, tylko pytanie. Czy ten item znowu tu będzie? Czy nie będę musiał iść po swoje ciało zlutować? I ze swojego ciała wziąć ten item do questa. Zaraz zobaczymy. Gdzie był ten item? Był... Nie, tu nie. Tutaj, dobra, mam ten item. Mamy to. Tu gładko, bo tu jeszcze się boty nie zrespiły. Także całkiem na chillku. A może pójdę jeszcze zrobię? A nie, nie zrobię tego, no bo nie wziąłem tego dziadostwa do markowania. 4 minuty, ja pierdziele. Ciekawe to jest, że nie ma nikogo na serwie. Wszystkie helikoptery są dostępne. Muszę czekać aż 4 minuty, nie? No, giga ciekawe to jest. Dobra, no już sobie tam pobiegnę. Tylko klucze straciłem, nie? Ale te klucze chyba nie są jakieś giga potrzebne. To pewnie jakieś tam podstawowe klucze są, które w miarę często lecą. No dawaj, 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 gościu. Ty może tu sobie jeszcze postrzelam, bo tu chyba były boty, nie? Tak, są tutaj boty też. Czy mogę jakoś tak strzelić? Kurde, nie przełączyłem na Fallouta. Czy on nie padł? Nie! Normalnie skanował mi tutaj, nie? Ciekawe. Ty masz krago kluczyk? Nie. Ty, ale może tego kałacha wezmę? Nie wiem, jak się strzela w tej grze z kałacha. Ale jakbym wziął może do niego celownik jakiś załadował? Dobra, ile mam czasu jeszcze? Minutę 28. Ten nic nie miał, nie? Nie. Dobra, to idziemy już tam, bo zaraz będzie helikopter. Dobra, wróciłem, także można oddać questa. A jak się oddaje tego questa? Handover. Complete.
Dobra, pierwszy kościek zrobiony, mamy nagrody. Od tego ziomeczka. Tak, tego trackera muszę wziąć. Od razu sobie wezmę, żebym później nie zapomniał. Kołaszka zostawię. R15, dobra, doładujemy sobie ammo. Zobaczę, jakiego questa teraz mam od niej. Kanoa Sinarat. Local Construction Shop. Ja nie wiem, czy ja tam nie byłem. To nie był ten gościu, który leżał. Dobra, zobaczymy next time. Czyli next time robimy tego questa. I chyba tego. Tego sobie zostawiłem na koniec. Dobra, póki co tyle. Do zobaczenia.